drodzy fizjoterapeuci, masażyści i osoby zainteresowane zdrowym stylem życia. Dzisiaj chciałem powiedzieć Wam co nieco o kursie tapingu rehabilitacyjnego, na którym byłem już długi czas temu. Był to kurs zorganizowany przez fizjokursy.pl, a dokładnie przez Tomasza Tingera i Rafa Słoniaka, dwóch naprawdę bardzo dobrych i bardzo fajnych fizjoterapeutów. Ja akurat byłem na kursie w Łodzi, w ośrodku fizjoterapeutycznym Kreator, natomiast wiem, że panowie organizują kursy w wielu miastach w Polsce, możecie sobie zobaczyć na ich stronce, jak to wygląda. Był to kurs bardzo intensywny i dniowy, od samego rana do wieczora, gdzie uczyliśmy się zarówno tapingu elastycznego, jak i nieelastycznego. Jeśli chodzi o moją osobę, to już na tym kursie byłem z podstawowymi informacjami na temat tapingu elastycznego, ponieważ wykonywałem już aplikację Kinesiology Tapingiem. Natomiast tutaj dowiedziałem się, jak wykonywać aplikacje z tapingu elastycznego, nieelastycznego oraz wykorzystywać inne materiały, jak na przykład bandaż samoprzyczepny czy różnego rodzaju podkłady. Fajne w tym kursie jest to, że tutaj jakby nie było pokazane, jak wykonać aplikację na to, czy tam na staw skokowy, kiedy jest zwichnięty, w pronacji, w supinacji, tylko były pokazane różnego rodzaju mechanizmy, tak żeby w przyszłości kursant mógł sam jakby, nie wiem, płynąć sobie po tym temacie tapingu rehabilitacyjnego i jakby sam tworzyć aplikacje i dopasować ewentualnie je indywidualnie do każdego pacjenta. Standardowo jak na każdym kursie każdy dostawał oczywiście plasterki elastyczne, nieelastyczne, żeby mógł sobie wykonywać aplikacje oraz skrypt, który był podzielony jakby na informacje, które chcieli zawrzeć instruktorzy oraz na miejsce na notatki, gdzie każdy mógł sobie notować, ponieważ wypadało notować, gdyż kurs był dość intensywny. Ważną informacją i sporym plusem tego kursu jest to, że zawsze prowadzone są przez dwóch instruktorów. Grupy są małe, dwóch instruktorów, czyli jak wiadomo, lepiej. Jeśli chodzi o atmosferę na kursie, to jak najbardziej sprzyjała nauce. I ogólnie na wszystkich kursach, na których byłem do tej pory, to zawsze trafiałem i na dobrych instruktorów, i na fajną atmosferę, i na dobre warunki uczenia się. Tak więc nie wiem, jak to jest być na słabym kursie, czy to związanym z masażem, czy z fizjoterapią. Więc taka mała przestroga dla Was. Jeżeli wybieracie się na jakikolwiek kurs i zamierzacie za niego zapłacić jakąś większą ilość pieniędzy, ogólnie wiemy, że kursy do najtańszych nie należą, to wypadałoby o tym kursie dowiedzieć wszystkiego. Przez jego instruktorach, o materiale, skąd, gdzie, jak, po co. Dzięki temu, tak jak ja, nigdy się nie rozczarujecie i zawsze będziecie zadowoleni i będziecie te kursy polecać i będzie fajnie. Oczywiście jak po każdym szkoleniu każdy dostawał dyplom i certyfikat i że to było szkolenie akredytowane, więc można było dostać naklejkę ze Stowarzyszenia Fizjoterapeutycznego. Cieszę się bardzo, że mogłem podzielić się informacjami o tym szkoleniu. Oczywiście zapraszam Was do śledzenia projektmasaż.pl i Facebooka, na którym dużo się dzieje i oczywiście, co jest oczywistą oczywistością, subskrybowania kanału na YouTubie. Do zobaczenia w następnym filmie. No i zapomniałem, ponieważ już w przeszłości nagrałem dwa filmy z Tomaszem i Rafałem, dlatego możecie sobie oglądać film dotyczący materiałów tapingu oraz terapii manualnej. Także kliknijcie sobie, obejrzyjcie i na podstawie tego też może zdecydujecie, czy na kurs się wybrać, czy nie. Do zobaczenia.